5 najczęściej popełnianych błędów przez polki w stylizacji. Chcesz dowiedzieć się, czy jesteś jedną z nich? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Zrobiłam małą ankietę odnośnie tego, jakie najczęściej błędy popełniamy jako kobiety w Polsce, jeżeli chodzi o nasze codzienne stylizacje i błędy są różnego kalibru i zaraz opowiem o tych pięciu najczęściej pojawiających się. Przede wszystkim i to jest moja propozycja, to znaczy, że brak odwagi w stylizacji i stosowanie takich utartych schematów i najczęściej utartym schematem to są dżinsy, rurki zestawione albo z trampkami, albo z balerinami i do tego jakaś bardziej kolorowa, wzorzysta, ciekawsza góra. I oczywiście nie ma nic złego w takim casualu, w takiej y, klasyce, w czymś, co jest y, no, troszkę banalne. Y, Możesz po prostu nie mieć odwagi. Ale najczęściej ten brak odwagi nie wynika z jakichś pokładów, braku odwagi na poziomie psychicznym, ale wynika z braku odwagi dlatego, że nie mamy wiedzy odnośnie tego, co mogłoby być dla nas lepsze. Więc bierzemy te rozwiązania, których nauczyłyśmy się lata temu, czasami nie zwracając uwagi na to, czy może zmieniły się trendy, a może coś byłoby nawet lepsze. Oczywiście korzystając. Sporad moich tutaj, na blogu, e, albo korzystając z porad e, takich indywidualnych, to znaczy na spotkaniach jeden na jeden, możesz to e, zmienić. Możesz to oczywiście też zmienić, korzystając z klubu stylowych kobiet. To jest takie super miejsce, gdzie gromadzą się kobiety, które chcą mm, zadbać o swój wygląd. E, trafiają do nas panie na różnym poziomie, to znaczy takie, które uważają, że po prostu totalnie nie ogarniają tego tematu i takie, które chcą dopracować e, swoje stylówki. Także zerknij na KSK, czyli Klub Stylowych Kobiet, ksk link oczywiście aktywny jest pod tym nagraniem i zobacz, co klub ma Tobie do zaoferowania. Jeżeli tylko czujesz, że jakikolwiek aspekt mogły być tym Twoim aspektem, no to koniecznie, koniecznie wbijaj. Ale dobra, przerwa na reklamę zakończona. Lecimy dalej. Drugim błędem znowu jest taki trochę błąd przeciwległy, to znaczy za dużo wszystkiego, za dużo e, zestawionych ze sobą nieodpowiedzi odpowiednio ze sobą zestawionych, bo nie ma nic złego w dużej ilości zestawianych ciekawych elementów stylizacji, ale na przykład czasem zdarza się tak, że mamy i okulary, i kolczyki, i naszyjnik, i kolorową bluzkę, i wzorzystę, coś na górę i jest taki, takie wrażenie, że jest za dużo szczęścia naraz, więc to jest też dosyć często spotykany błąd taki opozycyjny do tego pierwszego. No i tutaj oczywiście też przychodzi z jakby odścieczą zdobycie trochę wiedzy, trochę świadomości, co z czym można łączyć, jak łączyć ze sobą Style jak, żeby, żeby to wyglądało modnie z i tak, że pasuje do siebie, że jest w tym jakimś pomysł, a nie po prostu założyłam na siebie wszystko, co przyszło mi do głowy. Kolejnym to jest dołączanie do stylizacji zbyt eleganckich rzeczy. I tutaj mam na myśli znowu na przykład te nieśmiertelne jeansy, rurki zestawione z na przykład lakierkowymi szpilkami. No, żeby było trochę bardziej elegancko do pracy, to ja te trampki wymienię na te, na te właśnie. Buty takie eleganckie. No, niestety nie tędy droga. Tak samo jak nie tędy droga, gdy wybieramy na, na przykład w jakieś bardzo takie elegancko, ale biznesowe, czyli w sensie takie poważne okazje, rajstopy, kabaretki, albo jakieś błyszczące marynary i zbyt mocną biżuterię, zbyt mocny makijaż, czy takie jakieś przesadne ufryzowanie się. Jest tutaj taki, że chcemy dodać tej elegancji, to znaczy chcemy wyglądać bardzo Przeważnie profesjonalnie, poważnie, a idziemy czasami w tę e, taką elegancję, która jest elegancją z drugiej strony, czyli tą elegancją taką koktajlowo-wieczorową. Więc tutaj, jak chcesz dodać trochę elegancji, to też trzeba zdefiniować, jaka elegancja jest e, tą, do której ja dążę. Czy to jest ta elegancja profesjonalna, e, ta poważna, taka przeważnie związana z pracą, czy to ma być elegancja, właśnie gdzie e, wybieramy. Coś takiego bardziej strojnego, no, imprezowego po prostu. Kolejny błąd to noszenie zbyt obcisłych ubrań. Obcisłych to przeważnie znaczy po prostu za małych, ponieważ oczywiście nie ma nic złego w przylega, przylegających, pięknie okalających naszą sylwetkę bluzek, spodni, prezentujących nasze piękne nogi, pośladki, sukienek prezentujących wcięcie w talii. Natomiast jest różnica pomiędzy tym właśnie, że zakładam coś obcisłego, żeby na przykład pokazać moje atuty czy w jakiejś okazjach po prostu wyglądać po prostu seksownie a tym, że zakładamy po prostu na siebie coś zbyt małego. No i błąd taki ostatni, ostatni błąd czyli noszenie rajstop do butów z odkrytym palcem. To jest taki nagminnie powtarzający się błąd i tutaj rozwiązanie jest dosyć proste, to znaczy są specjalne rajstopy, takie, które zakładamy do butów tak zwanych pip toe, czyli właśnie z tym takim wyciętym, wyciętym paluszkiem, więc do tego też Cię zapraszam. Mamy pięć błędów, a ja mam jeszcze mm, Taką rzecz, y, która mi przychodzi do głowy, która y, mnie bardzo często kiedyś y, tak y, niepokoiła, to znaczy, że musi być albo ładnie, albo wygodnie. I y, jeżeli gdzieś tam ci się to y, y, kołacze po głowie, y, no to może być tak i tak. To znaczy, że może być i modnie, i ładnie i wygodnie. No i oczywiście o tym wszystkim uczę Cię no, na blogu też pośrednio, ale jeżeli chciałabyś bezpośrednie porady, to albo zapraszam Cię na konsultacje takie indywidualne ze mną, czy z Pauliną, czyli stylistką z mojego zespołu, czyli zakupy, przeglądy szaf, analizy kolorystyczne i tak dalej, albo zapraszam Cię właśnie do klubu stylowych kobiet, czyli takim miejscu pośrednim. Nie jest to spotkanie takie typowo indywidualne, ale mamy tam kontakt ze sobą taki na co dzień za pomocą maila, za pomocą czatu, ale to teraz nie jest miejsce, żeby o tym wszystkim opowiadać. Koniecznie zerknij na stronę ksk.kodstylu.pl pod koniec każdego kwartału, czyli pod koniec marca teraz 22 roku, później pod koniec czerwca, pod koniec września i tak dalej. Zawsze oferujemy dołączenie do tego klubu na okres 3 miesięcy. Także od kwietnia rusza nowa edycja, zawsze później od Kolejnego kwartału rusza edycja, czy mamy kwiecień, maj, czerwiec, później od lipca rusza nowa edycja, także jeżeli oglądasz to wideo właśnie wtedy, kiedy jest końcówka kwartału, no to koniecznie, koniecznie wchodź na stronę klubu. Także dziękuję bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że tutaj albo nic tego Ciebie nie dotyczyło, a jeżeli coś, to będziesz w stanie skorzystać. No i cóż, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału na YouTubie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!